Morawy 11, a Strójka Siecierska na Morawie. Niebawem rozpoczynam drugie 45 minut. Przypomnę składowo drużyny gości. W bramce z jedynką Łuczyk, 2 Paweł Górak, z trójką Artur Górak, 4 Krupa, 5 Pelc, 7 Kocur, z 9 Kobaratyn, 11 Kielich, 12 Broda, 13 Kowa i 15 Oboza. Skład Piasta z jedynką Halczak, 7 Golba, 8 Broda, 9 Strawa, 11 Lis, 13 Chmielowicz, 15 Sebastianka, 17 Iwański, 4 Wielgorz, 19 Czubocha i w pierwszej odsłonie z numerem 5 występował Patryk Duda, za niego z numerem 2 od 46 minuty Jakub Hołota. Dzisiejsze starcie prowadzi Strójka Siecierska w następującym składzie. Arbitrem głównym jest Paweł Brus, sędziowie asystenci Grzegorz Szpilka i Arkadiusz Stuch. Występuje z numerem 13 Mateusz Kowal. Odejdź od sędziego! Nie Dawaj! Jest zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił Paweł Górak, występujący numerem 2. W jego miejscu numerem 14 Szymon Kiełbicki. Że nie odkupisz się! Piłkę była, kurwa! Szerzej, szerzej! Nie rób tak! Wyjdź, wyjdź, wyjdź! Żółtą kartką pieniążę Piasta, gra z numerem 4 Arkadiusz Wielgorz. Zmiana w Piaście, boisko opuścił Dawid Lis, występujący z numerem 11, w jego miejsce z numerem 16 Tobiasz Duda. Faulowany Wiktor Sebastianka i rzut karny dla Piasta. Thank you. i Borata. Dawaj szybciej! Łata mu państwo! Łata kurwa idzie na spacer! Tam kurwa piciarek kurwa! Będzie się kawa! Robi chlepaka się! Nie wypierdala! Numer 7 Mateusz Kocur. Dwie zmiany w drużynie Orła. Boisko opuścili Piotr Boratyn wraz z 9 i z 7 Mateusz Kocur. W ich miejsce z numerem 44 Paweł Milek i z 8 Marcin Piątek. Żółtą kartką wyjazdowych Orła, ręce numer 8 Marcin Piątek. boisko opuścił Sylwester Kielich pracą 11, wielu miejsce z 16 Szymon Szpytman. Rodziców nie ma. Chyba tyle też. Żółtą kartką pomimo zawodnik gości, występujący numerem 12 Patryk Broda. Dawaj, dawaj, dawaj! Arek, nie! Do podstawowego czasu drugiej części gry arbiter główny to liczy co najmniej 3 minuty. Ciało godzina 18. Na tym obiekcie podejmować będzie Gorliczyna, a w najbliższą niedzielę 4 czerwca o godzinie 14 na tym obiekcie Skype z 2 Pieczęty zmierzy się z Tęczą Wysocką.